Już za 24 minuty, godzina 9. Doktor inżynier Jerzy Majcher jest przy telefonie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. To najpierw spróbujmy pana przedstawić. Po raz pierwszy występuje pan w Radiu Wnet. Jest pan specjalistą od energetyki, twórcą i budowniczym wielu bloków energetycznych w Polsce. Jest to prawda. Mam za sobą ponad 45 lat poświęconych tej branży, więc czuję się w niej swobodnie w zakresie i wiedzy, i doświadczenia, jak i umiejętności, więc chętnie się podzielę ze słuchaczami. Jakimi największymi budowami może się pan pochwalić? Kierowałem budową, odbudową w zasadzie elektrowni Turów, pierwsze 6 bloków fluidalnych, największych na świecie w tamtym czasie, w elektrowni Turów w Bogatyni. Następnie trafiło mnie orzeczenie eksperckie dotyczące uruchomienia finansowania budowy pierwszego bloku nadkrytycznego w Będzinie. To była elektrownia, blok największy w tamtym czasie w Polsce, w elektrowni Łagisza, który później nadzorowałem jego prawidłowość realizacji. Następnie trafiły mi się do nadzoru i do uruchomień bloki w elektrowni Opole, dwa bloki po 910 MW, no i największy obecnie blok zbudowany w Kozienicach i już uruchomiony, 1075 MW. To są chyba wystarczające referencje na to, żebyśmy mogli spokojnie rozmawiać o branży energetycznej i jej problemach. To jeszcze jedno, bo nie tylko Politechnikę w Polsce pan skończył, ale również... Skończyłem również George Washington University Project Management Instytut, czyli zarządzanie wielkimi projektami. No to teraz już zaczynamy. Zielony Ład. Budujemy teraz świat energii odnawialnej. Co pan o tym sądzi? Znaczy w hasłach Zielony Ład układa się bardzo dobrze. Natomiast pytanie najważniejsze jest tego, który potrafi coś ocenić, potrafi być sceptykiem i jednocześnie pokazywać ewentualne zagrożenia, to są deklaracje rzekomego zrównoważenia rozwoju, prawda, energetyki, dążenia do tak zwanego zero emission net, czyli wytwarzania energii bez emisji. Krótko mówiąc, całkowity brak równowagi, bo skupienie się tylko na eliminacji paliw kopalnych stałych, czyli węgla brunatnego, węgla kamiennego. Jest w tym jakaś metoda. Natomiast stawianie tylko na, w zasadzie w większości, na źródła odnawialne oparte na wietrze i na słońcu, chwała, że one powstają. Natomiast skutki takiego rozwoju z pomijaniem na przykład krajowej biomasy będą powodowały określone sytuacje zmierzające do katastrof systemowych i o tym trzeba jasno mówić, otwierać oczy, że rozwój i Zielony Ład można robić inaczej. Jeżeli ja dzisiaj czytam propozycje do polityki energetycznej kraju do roku 2040, która ma zastąpić istniejącą do 2030, i w niej paliwa kopalne mają być stopniowo zastępowane innymi źródłami, to pytam, jakimi i jakie skutki tych źródeł będą dla nas jako odbiorców energii i energii elektrycznej, i energii cieplnej. Całkiem niedawno mieliśmy ogromną katastrofę systemową w systemie opartym tylko na w większości już na źródłach odnawialnych. To Hiszpania, dotknęło to prawda Hiszpanii i całego południa Europy. I widać z tego, że brnięcie w tym jedynym kierunku, jak się okazuje, obranym przez decydentów i polityków, no, może nas doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy musieli
mieć własne generatory decydenci, i zasilać się indywidualnie. Decydenci mówią wiatr, słońce i atom. I atom. Atom, a absolutnie tak, tylko że prawda jest taka, że oni mówią. Ja potrzebuję od 20 lat jednej decyzji, decyzji politycznej o tym, że faktycznie budujemy. Proszę zobaczyć, powołana spółka celowa w grupie kapitałowej PGE od wielu lat organizuje różnego rodzaju przetargi, nie przetargi, a postępu nie ma, decyzji nie ma. Decyzji o wyborze technologii nie ma, decyzji o lokalizacji nie ma. Wstrzymano w tych potencjalnych miejscach rozwój, prawda, regionalny, rezerwując niejako sobie tereny dla potencjalnej budowy. Tam nie ma rozwoju, tam ludzie się buntują i trzymani są, że tak powiem, na hamulcu od wielu lat. Tak być nie może. Trzeba wreszcie podjąć decyzję odważną. Nie bać się tego, że ona może być niepopularna. Dzisiaj świadome społeczeństwo wie, że energia jądrowa jest z całą pewnością i bezpieczna, i jednocześnie czysta. Więc tutaj wątpliwości nie ma. Natomiast jak się patrzy na rozwój tylko jednostronny technologii wiatrowych i technologii fotowoltaicznych, które nam w kraju nie napędzają ani miejsc pracy, natomiast wszystko jest z importu. My świadczymy tylko niewielkie usługi budowlane, no więc jednocześnie są to źródła szalenie drogie i jednocześnie krótkożywotne. Jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, to mówimy o inwestycji w perspektywie wieku, czyli 100 lat, zaczynając od decyzji, a kończąc na utylizacji, to jest 100 lat. Natomiast źródła fotowoltaiczne i wiatrowe, ich żywotność nie przekracza 12-15 lat. I pytanie jest potem, co z tym zrobić? Co z tym złomem zrobić? Pytanie jest, a to są odpady i złom, który będzie na pewno trudny do utylizacji. Nie mamy metod utylizowania skrzydeł wiatraków, bo to są trudne kompozyty. Nie potrafimy odzyskiwać metali ziem rzadkich, które są źródłem, prawda, fotowoltaice. No i to są te dylematy, o których dzisiaj powinniśmy mówić w sposób bardzo poważny. Natomiast w kraju mamy alternatywę w postaci fajnego przemysłu, doświadczonego, chyba jednego z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o wytwarzanie kotłów, które są w stanie wykorzystywać krajową biomasę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, decyzje o rozwoju energetyki wiatrowej to są 8 do 11 gigawatów, które będą nas kosztowały około 130 miliardów złotych. Natomiast gdybyśmy to zastąpili źródłami opartymi na krajową biomasę, a możemy w potencjale mieć tego ponad 20 milionów ton rocznie, to proszę zwrócić uwagę, unikamy opłat za CO2, mamy krajową produkcję wieloletnią, mamy źródło i ciepła, i energii elektrycznej, a jednocześnie jest polityka rozwoju rolnictwa, w której się nie wspomina o możliwościach produkcji rolnej na cele energetyczne. Ona jest znikoma, zerowa. Śladowo ktoś wspomina, panie redaktorze, o biomasie leśnej, ale biomasa leśna to jest dziesięciokrotnie jej mniej niż biomasa z rolnictwa. I zacznijmy wreszcie patrzeć w sposób strategiczny na rozwój tego kraju, na rozwój wsi, na perspektywy unikania opłat środowiskowych w wyniku tego, że
wegetacja roślin pochłania CO2, prawda, a powstająca z tego sucha biomasa może być wykorzystywana energetycznie. I podejdźmy do tego tak, jak podchodzą Niemcy, Austriacy, Duńczycy, których no, tego typu źródła energii są w sposób właściwy. A gdzie tym krajom rolniczo do Polski? I wykorzystajmy wreszcie potencjał gospodarczy naszego kraju w rolnictwie dla tych potrzeb. Ja nie mówię o spalaniu prawda, żywności, no bo to no, oczywista jest zbrodnia, natomiast mówmy o produkcji agro, tak żeby zastępować paliwa kopalne, bo wiadomo, że polityka unijna zmierza do głaskania gazu ziemnego, a jednocześnie tępienia węgla, które jest naszym skarbem narodowym i zasobem. Wcześniej czy później możemy po niego sięgać, choćby przez zgazowanie węgla, ale to jest kolejna sprawa. I kolejny temat do rozmowy. Taką rozmowę słuchaczom obiecujemy. Doktor inżynier Jerzy Majcher był gościem Poranka Wnet. Taki wstęp do wiedzy na temat tego, jak powinniśmy ten ład energetyczny w Polsce ułożyć. Bardzo dziękuję. Będę do dyspozycji pana redaktora i słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.